Cukrzyca zwana jest epidemią XXI wieku. Na tę chorobę choruje coraz więcej osób. Najpoważniejszym powikłaniem okulistycznym cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. Retinopatia cukrzycowa to uszkodzenie części siatkówki prowadzące do pogorszenia ostrości wzroku u osób dotkniętych cukrzycą. Początkowo przebiega bezobjawowo, a nieleczona prowadzi do utraty wzroku. Wcześnie wykryta umożliwia leczenie, a ono pozwala uratować wzrok 95% pacjentów. Każda osoba cierpiąca na cukrzycę powinna raz w roku poddawać się badaniom okulistycznym. Czytanie sprawia Ci trudności? Obraz faluje lub wykrzywia się? W centrum widzenia pojawia się ciemna plama? Przyczyną może być cukrzycowy obrzęk plamki. Możesz nieodwracalnie stracić widzenie w tym oku. Stan ten wymaga pilnej wizyty u lekarza. W Twoim polu widzenia pojawia się ciemna chmura, która utrudnia Ci widzenie lub nagle przestajesz widzieć? Ten stan utrudnia Ci pracę? To może oznaczać, że masz wylew krwi do ciała szklistego wewnątrz oka. Musisz pilnie umówić się na wizytę u lekarza, inaczej nieodwracalnie stracisz widzenie w tym oku. Cukrzyca może również nasilać problemy z widzeniem i czytaniem, czego objawem może być falujący obraz i dyskomfort widzenia. Zdarzają Ci się chwilowe zaćmienia czy chwilowa utrata widzenia? Możesz cierpieć na retinopatię cukrzycową, choroba mogła się u Ciebie nasilić. Pamiętaj o wizycie u okulisty. Jedynym sposobem, by podjąć leczenie we właściwym czasie, jest odpowiednio wczesna diagnostyka. Zauważyłeś przekrwienie gałki ocznej? Często odczuwasz zmęczenie lub ból gałki ocznej? To może być retinopatia cukrzycowa. Umów się na wizytę u okulisty. Tylko badanie może Cię ochronić. Nie zaniedbuj regularnych wizyt u diabetologa i okulisty. Twoje zdrowie jest przecież najważniejsze. Regularne badania mogą uchronić Cię przed utratą widzenia. Słodkie i tłuste posiłki, przetworzona żywność, słodkie napoje oraz brak aktywności fizycznej podwyższają poziom cholesterolu we krwi, powodują nadciśnienie i otyłość. Zaniedbałeś leczenie cukrzycy? Palisz? To prowadzi do rozwoju retinopatii cukrzycowej. Niepokojące objawy zgłoś swojemu lekarzowi. Okulista zbada Twoje oko, w tym oceni ostrość wzroku oraz dno oka i zweryfikuje, czy masz retinopatię cukrzycową. Badania należy powtarzać. Fundacja Okulistyka 21 prowadzi na terenie Wielkopolski program wczesnego wykrywania retinopatii cukrzycowej przy pomocy automatycznego oprogramowania. W wybranych poradniach diabetologicznych możesz poddać się darmowemu badaniu, które jest nieinwazyjne. Diagnozę otrzymasz po krótkim badaniu, bez konieczności wizyty u lekarza. Retinopatii cukrzycowej możesz uniknąć. Zacznij zdrowo się odżywiać. Jedz dużo warzyw, unikaj słodzonych napojów. Regularnie badaj poziom glukozy we krwi. Kontroluj swój cholesterol oraz ciśnienie tętnicze krwi. Zwiększ swoją aktywność fizyczną. Nie pal papierosów. Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej pozwala na zachowanie widzenia u zdecydowanej większości pacjentów. Twoje zdrowie to przede wszystkim Twoja sprawa.